Ewakuacja części pacjentów szpitala, 2 pożary i 3 osoby poszkodowane. To bilans 2 niebezpiecznych zdarzeń, do jakich doszło w Chorzowie. Najpierw strażacy zostali wezwani do zespołu szpitali miejskich w Chorzowie. Nadpaleniu uległo łóżko jednego z pacjentów w izbie poczekalni. Natomiast pożar został ugaszony przez pracowników szpitala i 5 osób z tej izby przyjęć zostało ewakuowanych do innej strefy pożarowej. Nasze działania polegały na kontroli tego łóżka, czy nie ma jeszcze jakichś ukrytych zarzewi ognia, przewietrzeniu tego pomieszczenia, sprawdzeniu atmosfery na obecność tlenku węgla. Potem do pracy przystąpili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, którzy szybko odkryli, co było powodem pojawienia się ognia w izbie przyjęć. 32-letnia mieszkanka Piekar Śląskich zapuszyła ogień. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz policja i prokuratura sprawdzą, czy działanie to było świadome, czy też nie. To jednak nie koniec. Późnym wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań przy ulicy Marii Rodziewiczówny. KDR zastał rozwinięty pożar mieszkania. 10 osób opuściło ten budynek przed naszym przybyciem. 3 osoby wymagały pomocy medycznej. Był to lokator tego mieszkania, w którym doszło do pożaru. On z oparzeniami różnego stopnia został przewieziony do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Natomiast lokatorka z mieszkania powyżej wraz z swoim dzieckiem została zabrana do szpitala na ulicy Truchana. Dziś i ona, i dziecko wrócili do rodziny. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było powodem pożaru w mieszkaniu 29-latka. Na miejscu strażacy znaleźli 11-kilogramową butlę z gazem. Nie było jednak na niej śladów uszkodzenia. Prowadzimy czynności, które zmierzają do ustalenia okoliczności, szczegółowych okoliczności obu zdarzeń. Dopiero wtedy prokuratura rejonowa w Chorzowie zdecyduje, czy osobom związanym ze zdarzeniami zostaną postawione jakiekolwiek zarzuty.